To ładnie powiedziałeś, zarządzaniem prosportu. Tak, oczywiście. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju rangi 1000, drugim w tym sezonie. Słów kilka dosłownie o jutrzejszym przeciwniku. Panowie grali ze sobą dwa razy i ostatni mecz w tym roku podczas Australian Open wygrał Korda. Także będzie ciekawie. No, bilans 1-1. Tutaj trudno wskazać faworyta, bo też między nimi ta różnica w rankingu. Natomiast żeby być tak na stałe, zadomowić się w tej najlepszej dziesiątce w rankingu, to musi trochę też popracować nad tą grą z głębi kortu. Ale tak, matematyczne szanse na turniej Masters dla 8 najlepszych tenisistów jeszcze są. Natomiast tak jak już Piotrku wcześniej wspomniałeś, musi Hubert ten turniej w Szanghaju wygrać. Duże szanse są. Oczywiście jeszcze przed nim kilka startów, zanim turniej Masters, ale teraz ten jutrzejszy mecz przede wszystkim, a miejmy nadzieję, że i następny będą po prostu w tym temacie kluczowe. Zwycięstwo to będzie jeszcze duża szansa na turniej Masters. Jeszcze to nie da Hubertowi oczywiście gwarancji, natomiast jest duża szansa. Teraz trochę tak nietypowo. Mamy dzisiaj piątek 13. Na pewno wielu z Państwa ma jakieś przesądy. No i ja dzisiaj się skoncentruję na przesądach tenisistów, bo jest ich wiele. Jak myślimy o przesądach wśród tenisistów, to pierwszy, kto się nasuwa, przynajmniej mi, myślę, że wielu z Państwa, to Rafael Nadal. I od niego właśnie zacznę. Bo Rafael Nadal, odkąd pamiętam, pewno później były, bo to są takie najlepsze jego wymiany, zestawienie, to na pewno kolejne punkty rozgrywane były dokładnie tymi samymi piłkami. 13. Dziękuję bardzo. Dobra siatkówka zawsze w cenie. W przerwie między sezonem reprezentacyjnym a ligowym da się obejrzeć ciekawe mecze.